Witam Was. No problem jest straszny, bo w dwa zdania mam powiedzieć o człowieku, o którym książki będą pisać. W zasadzie już mi napisali, bo żona Antoniego napisała 4 książki o ich życiu, o ich służbie. Polecam. Pastor Antoni z Kanady, z Toronto, a jak go poznałem? Kilka lat temu Pan Bóg położył na sercu organizację wydarzeń wigilijnych wielkanocnych w Polsce, ale również za granicą, dla Polonii. Kiedy organizowałem wydarzenie w Calgary, pastor tamtego zboru powiedział, a dlaczego nie robisz to w Toronto z naszym biskupem słowiańskim na całą Kanadę? Ja oczywiście nie wiedziałem, nie znałem, słyszałem troszkę, ale osobiście nie znałem. Zadzwoniliśmy tam w poniedziałek i pastor Antoni powiedział, jasne, w środę wpadnij do nas, mamy nabożeństwo, powiesz to ludziom, przyleć do nas. Sprawdziłem ceny biletów, były koszmarnie drogie. No i ponieważ mówiłem się za 2 dni, musiałem pożyczyć samochód od mojego przyjaciela z Calgary. Kiedy on mi uświadomił, że to jest 3,5 tysiąca kilometrów, to już powinienem jechać w zasadzie, że jestem spóźniony od paru godzin. Dał mi kartę kredytową na benzynę i na jedzenie. Na hotelu nie było sensu, bo i tak trzeba było cały czas jechać i swojego syna. Dojechałem 2 dni na styk, na spotkanie i pastor Antoni mnie przyjął niesamowicie serdecznie. I od tej pory Wigilię są też w Toronto już od 3 lat. Ale żeby było to mało, tak naprawdę jeżdżę po wielu miejscach. Gdziekolwiek byłem na świecie, czy to jest Australia, czy Ameryka Południowa, wystarczy po prostu do pastora Antoniego zadzwonić, powiedzieć, gdzie się leci. I za chwilę ktoś tam czeka, za chwilę ktoś odbiera z lotniska, ktoś przyjmuje do swojego domu, ktoś przyjmuje do swojego zboru i wszędzie są to przyjaciele, są to nasi bracia, siostry. Kiedy z nimi się rozmawia, to wszyscy mówią, że spędzili kilka lat w Grecji. Jako emigranci, którzy wyjechali z Polski i planowali gdzieś żyć na całym świecie. Najpierw byli w Grecji, a tam w Grecji właśnie był pastor Antoni. Też oczekiwał na emigrację. Jak oczekiwał, to założył kościół. I z tego oczekiwania, z tego założenia kościoła narodziło się mnóstwo ludzi, którzy są po całym świecie. I pastor Antoni dalej pracuje. Pracujemy teraz głównie, jeśli chodzi o Amerykę Południową, właśnie Brazylię. I o tym powie już sam pastor. Proszę. Cieszę się, że mam możliwość przemówić do swoich rodaków tutaj. Wjechałem z Polski 30 lat temu, 5 lat, tak jak było wspomniane, byłem w Grecji i 25 lat jestem w Toronto. Chcę się podzielić taką osobistą refleksję, ponieważ nawróciłem się mając lat 17 i kiedy postanowiłem iść, tak jak wielu z Was, za Chrystusem, zobaczyłem, że wiele rzeczy dopiero odkrywamy po jakimś czasie. I mam nadzieję, że wy, jako ludzie biznesu, zobaczycie, że przez wasz biznes Bóg do was może mówić i przez to, co będziecie robić dla Boga, jak to jest bardzo ważne, być w woli Bożej. Ja kiedyś tego nie rozumiałem, tak miałem marzenie pojechać do Australii, tam rodzina żony była, ale w końcu coś powstało takie, chociaż mi się w Polsce dość dobrze powodziłem, miałem pozycję w Urzędzie Miasta i Gminy, pracowałem, i dorobiłem się swego domu w tym czasie, mimo że nie byłem człowiekiem partyjnym jako wierzący i Bóg mi błogosławił w tym systemie. Wybudowałem sobie dom, sam zaprojektowałem i w końcu to zostawiłem. Wielu tego nie rozumiało, łącznie w zborze, w którym byłem. Mówili, za mało mu tego, co ma, jeszcze jedzie po zielone, jak to się kiedyś mówiło. Czasami zobaczycie w swojej służbie dla Boga, kiedy naprawdę tak poświęcicie serce, zobaczycie, że nieraz was ludzie nie będą rozumieć. I to jest normalne. Chrystusa nieraz nie rozumieli, apostoła Pawła nieraz, który był obdarzony wielką mocą Bożą i mówi, pisze co pisze, sam zostałem. To jest właśnie pewien koszt, kiedy czasami zostajemy sami, ale Pan nas nigdy nie zostawia, kiedy widzi nasze serce. Często kiedy widzimy potrzeby drugich, to wyzwala nasze powołanie. Ja miałem propozycję 3 razy w Polsce być pastorem i nie, to nie był dla mnie czas. Powiedziałem nie. Ale kiedy byłem w Grecji, zobaczyłem naszych rodaków zagubionych, wtedy po prostu zobaczyłem, że trzeba im przekazać tego Chrystusa, którego mam. I to wyzwoliło we mnie to powołanie pastorskie, gdzie pastorzy greccy zobaczyli i mnie ordynowali na pastora, aby otworzyć moją drogę dalej służbę. To czynił Bóg, o to nie starałem się. I chcę o tym powiedzieć, nie wskazując na siebie, tylko wskazać to, co Bóg robi. W swojej, bym powiedział, takiej służbie dla Polaków miałem możliwość naszych rodaków odwiedzać kilkakrotnie. Byłem w Australii, po Stanach, jeździłem tutaj
w tym okresie, kiedy Polacy wjeżdżali na te wyspy, tu na zachodnią Europę, tam często mnie zapraszali. Służyłem Polakom, obserwowałem Polaków i powiem wam, że oddziaływanie środowiska bardzo zmieniało Polaków, nawet i wierzących, ale szczególnie wpływ po prostu, gdzie jesteśmy, to na nas oddziaływało. Niektórzy, ale często słyszałem takie powiedzenie, a szczególnie to, kiedy jesteśmy poza krajem, czyli miejscem naszego urodzenia, jesteśmy gdzieś na obczyźnie, odczuwamy potrzebę właśnie tej bliskiej relacji. I tego nie znajdujemy. Ta bariera językowa, kulturowa, to jakoś wpływa na nas. I zauważyłem właśnie, że w Australii są inni Polacy, w Stanach Zjednoczonych inni, tutaj w Europie Zachodniej inni, u nas w Kanadzie innych, ale ciągle mnie to nurtowało, dlaczego są ludzie, którzy mimo nawet, że tutaj służyli Bogu, a tam jakoś to po prostu to ich wstrzymało, właśnie ten, nazwijmy, nawet ten dobrobyt. I często nad tym myślałem i modliłem się, mówię, Boże, jestem Polakiem, Ty stworzyłeś, Twoje słowo nawet mówi, że będziemy, jak czytamy objawienie świętego Jana, że będziemy szli narodami, nie? I wyobraźcie sobie, pierwsze takie miałem przeżycie, kiedy zastanawiałem się, dlaczego tacy nasi są rodacy, że się zmieniają, a w Biblii czytamy coś innego. W Biblii jest napisane, zobaczmy na apostoła Pawła, Żyd, otrzymuje obywatelstwo Rzymu, ale co on pisze do kościoła? Oddałbym życie za swoich rodaków, żeby poznali Chrystusa. I to do mnie tak bardzo przemawiało, że mimo, że był posłany do pogan, mimo, że robił tak wiele dla pogan, ale jego serce było do rodaków. Oddałbym życie, aby poznali Chrystusa. I to, myślę, to jest to Boże przesłanie, co Bóg przekazuje dla nas, do narodu, z którego pochodzimy. Inna taka rzecz, która mnie też nurtowała, często, prawie wszyscy chyba słyszymy taką opinię naszych Polaków, o jak Żydzi się trzymają razem, swego państwa nie mieli przez wiele pokoleń, ale jednak wytrwali, zachowali kulturę, zachowali język, zachowali wiarę swoją. I wielu nawet zazdroszczą, mówią, ja spotkałem Polaków, którzy jako na siłę szukają swoich korzeni, czy nie są czasami Żydami, żeby być w tej społeczności, która dba o siebie. I wiecie, i często to słyszymy, może i sami nieraz mówiliśmy, że Żydzi potrafią się trzymać. I to mnie też nurtowało, jak to jest. I kiedy czytamy na początku, jak Bóg mówił do swego narodu, a my jako wierzący jesteśmy Jego narodem, więc On powiedział tak, i to jest zapisane, żebyś miał staranie o swego, tam jest napisane, dosłownie to zależy jakie tłumaczenie, o swego współbrata, który będzie w potrzebie. Nie odwróć się od swego współbrata. Nie odwróć się dosłownie od swego rodaka. I to właśnie słowo, to dopiero odkryłem, że oni się trzymają to, co Bóg do nich powiedział, żeby nie odwrócić się od swego rodaka. I to mnie tak bardzo, bardzo przekonało. I to widzę teraz, że to, co dzieje się u nas w Polsce, te wszystkie przemiany, Polska się dużo zmieniała. Kiedyś po prostu ta pomoc szła z zewnątrz, z zachodu. A teraz, jak patrzę, wielu naszych rodaków, tu przyjeżdżam co roku, i kiedy ich spotykam, bardzo są otwarci, tak jak tu było wspomniane o tej misji. I to w pewien sposób świadczy, że wiele ludzi to rozumie. I chciałbym jeszcze też powiedzieć, że tak się stało. Jeszcze tak krótką zmiankę, dosłownie chwilę. Kiedy byłem w Australii i raz na takie spotkanie tam w Sydney, bardzo dużo ludzi przyjechało, żeby posłuchać. I z różnych kościołów Polacy, bo tam jest polski kościół, ale też z kościołów angielskojęzycznych Polacy i pełna sala ludzi i ja mówię obojętnie. Nie wiem, tak byłem przygotowany do czegoś innego, coś im przekazać, modliłem się, jakieś nauczanie, a tutaj taka przyszła myśl, powiedz im coś takiego. Niezależnie od tego, czy masz paszport z kangurem, czy paszport z liściem klonowym, ale i tak staniesz, tak jak jest w objawieniu świętego Jana napisane, że idą narody, staniesz z Polakami. I jedna osoba, która tak się nad tym zastanowiła i mówiła, przecież Polacy mi Ewangelię, pojechałem do Australii, Polacy mi tą Ewangelię przyszli.
I dzięki jednemu zdaniu, które powiedziałem, zmieniła się jej postawa do Polaków i zaczęła pracować wśród Polaków. I teraz tak na koniec, dlaczego tutaj było wspomniane o Brazylii. Mikołaj był ze mną w Brazylii. Kiedy byliśmy w Grecji, w czasie jednej modlitwy, myśmy planowali jechać do Australii i żona miała takie słowo i mówi do mnie, wiesz co, czuję tak wyraźnie, że to Bóg do mnie mówi, módlcie się o Polaków w Brazylii. Ja mówię, słuchaj kochanie, przecież my jedziemy do Australii. Takie mieliśmy plany, a w końcu w Kanadzie znaleźliśmy. My jedziemy do Australii, dlaczego o Polaków w Brazylii? To coś mi coś nie pasuje. I dopiero po 12 latach zrozumiałem, kiedy byliśmy w Stanach i powiedziałem w zborze, słuchajcie, jedziemy do Brazylii. Wiele ludzi tego nie rozumiało. Po co do Brazylii, do Polaków? Jeździmy tam 15 lat i widzimy, że to było w Bożym planie, abyśmy tam, w tych brazylijskich buszach, w lasach. Mikołaj był, może powiedzieć, żyją Polacy. Jest taka miejscowość Cruz Machado, gdzie na 18 tysięcy w tym mieście i w regionie jest około 13 wiosek i mieszka na 18 tysięcy, 12 tysięcy ludzi po prostu, którzy mają polskie pochodzenie. Trzecie, czwarte, piąte pokolenie mówiące jeszcze starodawnym językiem polskim. I powiem wam szczerze, kiedy tam jeździmy przez 15 lat, teraz my od Stronto tam jeździliśmy, teraz od 2 lat jeździmy tutaj przyjeżdżają dużo, zaczynają wyjeżdżać Polacy tutaj z Polski. Chcemy tam budować takie centrum dla tych Polaków, dlatego że nikt tam naprawdę nie dociera z Ewangelią do nich. Oni często żyją w takich, nie nazwałbym to getto, ale często cała wioska jest parafia polska i pastorzy brazylijscy, chociaż Brazylii jest przebudzenie, mówi, nie możemy do tych Polaków dotrzeć. Oni po prostu żyją tak, z dziada na pradziada, mówią po polsku i trzymają się swojej parafii i ciężko dotrzeć. Ja wierzę, że to było od Boga, abyśmy tam dotarli, zanieśli im Ewangelię. Kiedy jeździmy, oni bardzo się do nas otwierają i chciałem tylko zasygnalizować i prosić was, abyście się modlili o tą pracę, która tam jest prowadzona, abyśmy mogli to centrum wybudować, aby od nas mogli właśnie nasze dzieci, żebyśmy mogli ich wysyłać tam, żeby z tego centrum oddziaływali tam z Ewangelią na tych naszych rodaków. Także prosiłbym was bardzo o modlitwę. Kto byłby zainteresowany w ogóle misją w Brazylii, proszę po spotkaniu możemy porozmawiać. Dobrze? Dziękuję bardzo.